Dobry wieczór, Piotr Zychowicz, Historia Realna, kolejna debata historyczna, a tym razem moim gościem jest historyk, dr Piotr Majewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor wielu, wielu książek, ale ostatnia, najgłośniejsza, wziąłem ją do studia. Kiedy wybuchnie wojna? 1938 rok, studium kryzysu. Świetnie przyjęta przez recenzentów i nominowana do nagrody Nike, co jest chyba... Gratulacje. Dziękuję bardzo. Jakieś niesamowite, bo to literacka nagroda, prawda? A tu taka... Też jestem zaskoczony. Ale nie ta książka, świetna zresztą, jest pretekstem do naszego spotkania, ale artykuł, który ukazał się 12 września w Gazecie Wyborczej, w dodatku Ale Historia, dotyczący września 1939 roku. Proszę bardzo. My z Hitlerem. Absurd. Więc już jak Państwo widzą, znając moje poglądy, zapowiada się bardzo interesująca dyskusja. Poruszymy wątki zawarte również w mojej książce nowej Germanofil. Proszę bardzo. Jakoś ta cała... Spróbujemy to pokazać Państwu pewne sprawy z różnej odmiennej perspektywy. Ale zanim to zrobimy, mała ciekawostka. Otóż ja u pana doktora, wówczas jeszcze nie doktora, studiowałem, no właśnie na zajęciach byłem, statystyki. Tak, ja sobie tego niestety nie mogę przypomnieć, ale mam nadzieję, że panu zaliczyłem i że też statystyka mam taką nadzieję, jest pana mocną stroną. Okej, okay, dobrze. Natomiast ma pan prawo nie pamiętać, ponieważ było to, Boże, 18 lat temu. No, kawał czasu już. Kawał tak. czasu, 18 lat ale... temu. Z prawdziwym podziwem pamiętam, do dzisiaj siedzieliśmy na sali wykładowej i pan rysował skomplikowane tabele, które się powiększały cały czas, ale kiedy zacząłem się interesować frontem wschodnim i zaopatrzeniem niemieckim, zrozumiem, jakie to jest ważne dla historii. No, historyk nie powinien pomijać tabelek w książkach. To jest podstawowe zadanie tego przedmiotu. Było, bo on chyba już nie jest w programie obowiązkowy w każdym bądź razie. Tak, a bohater mojej książki Władysław Studnicki zawsze kochał tabele, wszystko wyliczał, przeliczał i uważał, że jest człowiekiem cyfr i liczb i faktów, a nie właśnie wzlotów serca. Natomiast co jest... pański artykuł opisuje cztery możliwe scenariusze, jakie stały przed 1939 rokiem, w 1939 roku przed polskimi władzami. To nie jest tak, że ta historia była bezalternatywna. Ja je tak nazwałem umownie: pierwszy scenariusz czeski, drugi scenariusz węgierski, kolejny anglo-francuski, ten, który się został zrealizowany, a czwarty sowiecki. Proponuję, żebyśmy tak porozmawiali o tych czterech alternatywach, które stały przed władzami sanacyjnymi, przed Józefem Beckiem w roku 1938-1939. I proponuję pańską specjalność na początek, czyli wariant czeski. Czyli co, poddajemy się po prostu? No tak, koniec końców tak, ale musimy pamiętać, że to nie było takie oczywiste w roku 1938 dla Czechów, że oni się poddadzą. Oni sobie nie założyli, że skapitulują, tylko zostali do tego zmuszeni poprzez niekorzystny dla nich rozwój wydarzeń. Paradoksalnie chcieli walczyć, myślę tutaj o społeczeństwie czeskim, również o generalicji, o wojsku. Tam naprawdę było bardzo silne przekonanie, że trzeba walczyć i zginąć, jeśli trzeba. No jeden z generałów ujął to w ten sposób: jeśli umrzeć, to z honorem. Co jest, jak mi się wydaje, bardzo bliskie polskiemu sposobowi myślenia o tej samej sytuacji rok później. Z tym, że tak jak powiedziałem, no potoczyło się to tak, że ostatecznie skapitulowali. Tę decyzję właściwie podjął jeden człowiek, czyli czechosłowacki prezydent Edward Beneš, który początkowo zresztą zamierzał walczyć, ale w momencie, kiedy zorientował się, że nie pomogą mu państwa zachodnie, podjął decyzję, że walczyć nie będzie. I to jest klucz, mi się wydaje, wie pan, bo to znaczy, bo właściwie w momencie, w którym on zrozumiał, że Francuzi i Brytyjczycy się nie ruszą, no to opór nie miał żadnego sensu i to była ta refleksja, która
szukając tych porównań między Polską a Czechosłowacją, której w polskich władzach nie było ani u Śmigłego, ani u Beka. Pan fajnie to opisał, że oni się przygotowali na scenariusz super optymistyczny, że Anglicy i Francuzi się ruszą, a nie na realistyczny, czyli że zostaną za linią Maginota. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, to znaczy opisuje pan pewną refleksję, której zabrakło Beckowi, to znaczy i to jest też zaskakujące, to znaczy Beneš zdawał sobie sprawę, że jeżeli Czechosłowacja się postawi, dojdzie do walki, którą Czechosłowacja musi przegrać, to okupacja w wykonaniu hitlerowskiej III Rzeszy, która jest zupełnie czymś innym niż II Rzesza, będzie piekielnie ludobójcza i mordercza. I to samo na przykład Władysław Studnicki przewidział, no właśnie, a Beckowi chyba... Myślano w ogóle o tym? Nie, myślę, że nie. To znaczy myślę, że przyjmowano, no, że wojna będzie oczywiście bardzo ciężka. Tych analogii szukano w Serbii w czasie I wojny światowej, to znaczy, że będzie odwrót, prawda, duża część terytorium państwa polskiego będzie okupowana, będą duże straty, no ale jednak nie myślano o takiej hekatombie. Perspektywa czeska czy też czechosłowacka to trochę na usprawiedliwienie Becka i polskich elit była inna też liczbowo, bo to był dużo mniejszy naród. Czechów było po prostu prawie czterokrotnie mniej niż Polaków. Cała Czechosłowacja miała 15 milionów mieszkańców, w tym jakieś 4 miliony to były mniejszości narodowe, ale jeszcze byli Słowacy. No i ponieważ ta wojna rozegrałaby się głównie na terytorium Czech, to oni jakby inaczej kalkulowali. To znaczy oni wiedzieli, że to może być po prostu jatka. Beneš, który rozmawiał ze swoimi generałami, powiedział wprost: ja narodu na jatkę nie poprowadzę. Więc to była zupełnie inna perspektywa. Zgoda, był mniejszy kraj, natomiast uzbrojony był mniej więcej 4 razy lepiej, prawda? Nie, to jest... Czy to mit? To jest mit. To jest jeden z mitów, który tak pojawia się w różnych odsłonach. Armia czechosłowacka, ja się tym zajmowałem w mojej poprzedniej książce, ona była jednak słabsza niż Wojsko Polskie. Miała kilka takich, no można powiedzieć, lepszych stron. Miała lepiej zorganizowane i wyposażone siły pancerne, miała lepsze lotnictwo myśliwskie, no ale na przykład obrona przeciwlotnicza już praktycznie nie istniała. Ale tak naprawdę największą słabością Czechosłowacji, również w dziedzinie obronności, była jej mała liczba obywateli. Dlatego, że Czechosłowacja przy bardzo wydłużonym kształcie, długich granicach, musiała zmobilizować do ich obrony w gruncie rzeczy porównywalną liczbę jednostek jak Wojsko Polskie. Ona miała 42 dywizje, tam to można różnie przeliczać, Wojsko Polskie miało ich 50 kilka, ale Czechosłowacja miała problem, żeby te dywizje obsadzić ludźmi. Miała dla nich uzbrojenie. No, to ciekawe, ale też jeszcze ja słyszałem taką opinię jednego z oficerów Armii Czechosłowackiej, że właściwie jednym z powodów, dla których oni się też nie bili, było właśnie ten wielonarodowy skład państwa czechosłowackiego, no bo mówiąc szczerze, no to dla Niemców sudeckich Czechosłowacja raczej była macochą niż matką, więc trudno sobie wyobrazić, jak oni nagle by strzelali do Niemców, którzy by byli w mundurach Wehrmachtu. Dokładnie tak. Ta armia, no oficerowie byli czescy oczywiście, część rekrutów, ale być może były jakieś bunty wewnętrzne tych, nie wiem, Ukraińców, Polaków nawet, ale przede wszystkim Niemców. Polaków i Ukraińców nie. Tych Ukraińców było zresztą stosunkowo Rusinów, mało. Rusinów. No, to już oni się czuli przynajmniej częściowo Ukraińcami wtedy. Ale to, co pan powiedział, to właściwie wpisuje się w tę moją wcześniejszą tezę, bo no, jeżeli było mało w ogóle ludności, tak, a jeszcze pokaźny jej odsetek stanowiły mniejszości narodowe, to tym trudniej było po prostu zapewnić obsadę wszystkich stanowisk w wojsku. Myślę tutaj o wojsku oczywiście po mobilizacji. I no, ponieważ, jak się szacuje, nie stawiło się w jednostkach od 30 do 50% poborowych niemieckich, rezerwistów niemieckich, spore były absencje również wśród Węgrów, to następnie tę kołderkę czeskosłowacką trzeba było przesuwać. Ona była za krótka po prostu. Tak, zwłaszcza brakowało specjalistów broni technicznych, dlatego że Niemcy byli generalnie lepiej wykształceni technicznie i oni byli powoływani, czy też mieli być powoływani do artylerii, do saperów. Ich tam zabrakło. Trzeba było przesunąć
poborowych czechosłowackich. W efekcie na przykład w takich jednostkach jak tabory czy służba etapowa, tam w niektórych z nich było Niemców 50%. Jak oni by się zachowywali w trakcie bardzo skomplikowanego odwrotu, no to możemy sobie to wyobrazić. Szczególnie gdyby górą był Wehrmacht od samego początku, prawda? To by się byłby, więc by się to pewnie rozlazło. Natomiast jedna jest taka rzecz, którą warto, kiedy analizujemy możliwości Polski, to znaczy mówimy o wariancie czeskim, czyli de facto kapitulacji, to czego mi zabrakło w pańskich rozważaniach, to jest ten czynnik czasu. To znaczy właściwie kapitulować można było wtedy i w ogóle byłoby powód do tego, kiedy sytuacja byłaby rozpaczliwa. I nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale moim zdaniem nie było powodu do kapitulacji w 1938 czy niemalże do samego końca w 1939 roku. Właściwie kapitulacja, czyli po prostu pojechanie przez, nie wiem, Beka, Mościckiego czy kogokolwiek innego do Berlina i zrobienie tego samego, co haha, to jest po prostu moim zdaniem dopiero po 23 sierpnia 1939 roku. Znaczy w momencie, kiedy Beck i polskie elity zrozumiałyby i zobaczyły, że jest zawarty pakt między Hitler-Stalin, prawda? To jest moment sytuacji rozpaczliwej. I wydaje mi się, że dopiero wówczas można by w ogóle myśleć o tym, żeby no właśnie położyć się na plecach, prawda? No bo to jest sytuacja, kiedy już zdajemy sobie sprawę, że już nic nie może nas uratować, prawda? No, dosłownie interpretując słowo kapitulacja, ma pan oczywiście rację, ale trochę to słowo, czy znaczenie tego słowa rozciągając i zakładając, że mogłaby być to też pewna gra wobec przeciwnika, no można sobie wyobrazić taką sytuację, że Polska poddaje się, czy uznaje te niemieckie żądania na jakimś późnym etapie. Przed paktem. Ale to wtedy wariant węgierski, obawiam się, że wchodziłby już w rachubę. One pewnie przechodzą w siebie płynnie, prawda? Jeden w drugi. Ja zresztą bym tylko jeszcze zwrócił pana uwagę na fakt, że w przypadku czechosłowackim to również nie było takie, nie rozegrało się to w jednej chwili, bo najpierw było przyjęcie Monachium, które spowodowało gigantyczny szok w społeczeństwie. Upadła demokratyczna Czechosłowacja, ta druga republika, o czym mało się mówi, ale była państwem autorytarnym, tak. które złamało konstytucję. I dopiero przecież prezydent tej drugiej republiki przyjmuje protektorat III Rzeszy. Więc u nich to też się nie rozegrało tak na jeden raz. I no, można też przypuszczać, że gdyby w Polsce taki scenariusz się ziścił z takich czy innych powodów, to po pierwsze on też by wywołał różnego rodzaju turbulencje, o czym pewnie porozmawiamy jeszcze, a po drugie, że on też byłby pewnie rozłożony w czasie. To znaczy... to zgoda. Natomiast wie pan, właściwie każdy z tych scenariuszy, o których będziemy rozmawiali, chciałem pana zapytać o atuty i jakby pasywa takiej sytuacji. Mówimy o polityce, więc to jest gra realizacji jakichś interesów i tu chyba akurat zgodzimy się w tej sprawie i pan to napisał. Znaczy, że atutem takiej sytuacji jest to, że nie ma wojny, ale co za tym idzie, straty są znacznie mniejsze, bo ta okupacja oczywiście byłaby wówczas znacznie mniej represyjna, prawda? No tak, znaczy nie, Niemcy zapewne by nie traktowali Polaków jak sojuszników, czyli mówimy tutaj o przypadku węgierskim, ale też nie jak podludzi, tak? Znaczy, tak. Kiedy by Polacy skapitulowali, no mieliby pewnie wszelkie szanse spodziewać się tego, że Niemcy potraktują ich jednak łagodniej. Tutaj zresztą też no należy zwrócić uwagę na to, że cała ta antysłowiańska ideologia Hitlera, którą to on zastosował ostatecznie wobec Polaków, była szalenie niekonsekwentna. Paradoksalnie on był tutaj dosyć pragmatyczny, to znaczy tak, no. Słowacy, Chorwaci, Bułgarzy, prawda? Hitler mówił, najlepsza piechota to jest piechota bułgarska, kiedyś tak powiedział, prawda? Więc oczywiście to było w zależności od tego, jak mu pasowało. Natomiast jest ciekawa rzecz w książce Krzysztofa Raka, że Hitler był pod wpływem takiego znanego ideologa, Schröder się nazywał? Schönerer? Nie, Friedrich Dieter. Jakiś taki facet, którego on uwielbiał książki, miał w swojej bibliotece jego książki, który właściwie tam doszedł do wniosku, że Polacy to są
jacyś tacy półnordycy, prawda, i bardzo bliscy rasowo wobec Niemców, w związku z tym wydaje mi się, że tutaj to akurat było bardzo pragmatyczne ze strony Niemców, ale pytanie zasadnicze, jakie jest, to jest no właściwie, które musimy na koniec zadać, znaczy dlaczego Polacy tego wariantu czeskiego nie zastosowali, dlaczego nie kapitulowali po podpisaniu paktu Hitler-Stalin w sytuacji absolutnie rozpaczliwej. No, znaczy ja myślę, że to co my teraz na chłodno rozpatrujemy, jednak było dość odległe od tego, co przeżywali ówcześni polscy decydenci, no bo oni nie byli tak do końca wolni od emocji, które też no, przeżywało społeczeństwo, rzecz jasna. I oni byli w jakimś sensie zakładnikami tego wszystkiego, co przedtem powiedzieli, co wcześniej robili, jak zostali wychowani, jaką uprawiali politykę. No strasznie trudno było jednak powiedzieć 24 sierpnia, dajmy na to, my się poddajemy, tak? Kiedy wcześniej mówiło się o tym, prawda, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, mm-hmm. że nie oddamy żadnego, nie oddamy ani guzika. Czyli stali się zakładnikami własnej propagandy w pewnym sensie, bo... Propagandy też, ale też no, tego całokształtu różnych emocji społecznych i takich, można powiedzieć, w ogóle nastrojów, które przecież towarzyszyły całej tej 20-letniej niepodległości, prawda? To było jednak, to były przynajmniej dwa pokolenia, które traktowały niepodległość Polski jako rzecz no, zupełnie bezdyskusyjną, w tym sensie, że no, ona została wywalczona. Pełną, całkowitą, nieograniczoną przez żadne mocarstwo zewnętrzne. Tylko to jest, wie pan, bardzo interesujące, bo wydaje mi się, że problem rzeczywiście pochodzi z roku 18, 19, 20. To znaczy ci ludzie, to było pokolenie Śmigły na przykład, prawda? Cała kampania zimowa, Dyneburg, walka z Sowietami, z bolszewikami na tych terenach północno-wschodnich, którzy jakby działali w sytuacji, w której nastąpiła nieprawdopodobna sytuacja geopolityczna. Mianowicie i Rosja, i Niemcy leżały w gruzach, prawda? Rosja rozbita przez I wojnę światową i rewolucję bolszewicką, Niemcy przez I wojnę światową i nagle ta Polska wyrosła między tymi dwoma osłabionymi mocarstwami na jakąś potężną siłę, prawda? No, natomiast w 1939 roku, no niestety, no to se ne vrati, prawda? Jest sytuacja, kiedy oba te państwa, i Rzesza, i Związek Sowiecki odbudowały swój potencjał i my znowu jesteśmy, jak mówią Anglicy, wkanapkowani pomiędzy dwie wielkie potęgi. Już ten margines gry jest znacznie mniejszy i mi się wydaje, że to doświadczenie triumfu roku 20 w pewnym sensie ich też no, wywoływało fałszywe pojęcie o własnych siłach. Przecież książka ambasadora Łukasiewicza Polska jest mocarstwem, prawda? No, wydana w 1939 roku, dobrze pamiętam, no przecież to jest dzisiaj brzmi jak żart, prawda? Na parę miesięcy przed załamaniem się Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, ma pan rację, jak ponury żart, ale jednocześnie musimy pamiętać, że to myślenie mocarstwowe, ono było znacznie szersze niż tylko kwestia pewnej propagandy sukcesu, czy propagandy ówczesnego obozu władzy. No, bardzo zasłużony później dla takiej reorientacji polskiej myśli politycznej człowiek, jakim był Giedroyć. No przecież on też był związany z myślą mocarstwową i no absolutnie razem z całą taką kohortą, można powiedzieć, swoich kolegów zgadzał się z tym, że Polska powinna być mocarstwem. No, weźmy pod uwagę to wszystko, co się działo w sprawie kolonii, prawda, dla Polski i tak dalej. To tworzyło pewien autentyczny stan również polityczny, w którym tym polskim elitom było szalenie trudno, no po pierwsze cofnąć się z raz obranej drogi, a po drugie przyjąć jakąś taką bardziej pragmatyczną postawę, bo... No tak, ale wie pan, że to co właściwie pan mówi, tak jak słucham pana, to jest właściwie potworny akt oskarżenia wobec tych ludzi, którzy tę decyzję podejmowali, wie pan, bo w zasadzie polityk musi się kierować, to na początku mówić o prawo statystyki, cyframi, liczbami. Odwołam się do Władysława Studnickiego, który właśnie w tych swoich licznych memoriałach
To jest coś niesamowitego w książce wobec nadchodzącej wojny światowej, ale też w tej słynnej swojej opus magnum System polityczny Europy a Polska, stawia taką tezę, że jest coś takiego jak czynnik siły. Każde państwo ma czynnik siły i on tak pisze, to jest tak, po pierwsze liczba mieszkańców, po drugie liczba przemysłu ciężkiego, liczba samochodów, liczba wytwórczość przemysłu chemicznego, sieć dróg i tak dalej, i tak dalej. Następnie Studnicki robił takie zestawienie, to znaczy brawo, Polska, Niemcy, no i tabela. I ja muszę powiedzieć, że ja byłem, no wiedziałem, że jest źle, ale te wskaźniki są szokujące. Znaczy no po prostu liczba samochodów, tam są dysproporcje, nie wiem, kilkaset procent albo nawet więcej. Przemysł, sieć dróg, nowoczesność, liczba samolotów, bo przecież to też jest kluczowe, prawda? I teraz... Ten staruszek, prawda, który gdzieś tam sobie te swoje tabelki robił w mieszkaniu na Wiejskiej, potrafił to dobrze zdiagnozować, a Beck, śmigły, bo przecież on jest w końcu fachowy żołnierz, cały sztaby polskie, co oni nie mogli spojrzeć na no, czyste proporcje sił, prawda, która była miażdżąca. Pamiętam to pułkownik Szymański, nasz attaché w Berlinie, on był gościem na tych słynnych urodzinach Hitlera, w 1939 roku, w kwietniu. I on mówi, Boże, to jest coś niesamowitego. Unter den Linden, tymi ulicami przejeżdżają te siły pancerne. I on alarmuje Warszawę, ale jakoś to nie robi wrażenia na sanacyjnych przywódcach. Mało tego, prasa polska pisze, że te czołgi są z kartonu. No tak, ale to już jest trochę takie robienie dobrej miny do złej gry, bo ja się zgadzam z panem co do tego, że no, można oskarżać polskie elity przedwrześniowe o krótkowzroczność czy o no w ogóle taką lekkomyślność w podejmowaniu decyzji, ale też powiedziałbym tak, no, wychodząc wyłącznie z tych tabelek, które, o których pan powiedział i które konstruował Studnicki, no to byśmy oczywiście mogli powiedzieć, że jakakolwiek polityka w tej części Europy nie miała sensu, że Polska i te wszystkie mniejsze kraje, które tutaj gdzieś wokół nas były i są, no to że one właściwie musiały z założenia przyjąć czyjś protektorat, tak? Radziecki, niemiecki, no i że tak naprawdę w gruncie rzeczy dla tych mniejszych graczy nie ma miejsca przy stoliku, że tak jak po kongresie wiedeńskim będzie się liczyło tylko tych 5-6 wielkich w Europie, prawda, a cała reszta no to musi się im podporządkować. Ja wiem, że pan uzna, że to jest straszne, ale ja uważam, że tak właśnie działa międzynarodowa polityka. No w sytuacjach kryzysowych, wie pan, no, przejdziemy oczywiście do tego, będziemy analizować inne scenariusze, ale tak niestety jest. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że Polska, o, to jest nawet dobre wejście w scenariusz drugi, węgierski, czyli postąpić tak jak, wyjaśnię państwu, tak jak Węgry i inne państwa sojusznicze III Rzeszy. To znaczy, każdy układ między państwem potężnym a państwem słabszym, no, zakłada jakąś dysproporcję sił. I pan w swoim artykule, i tutaj jest element polemiczny, który chciałem wskazać, pisze pan, że Polska no nie mogła wcześniej przed paktem Ribbentrop-Mołotow przyjąć oferty niemieckiej sojuszu. Oferty, przypomnijmy, która zakładała na jakieś tam przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego, konsultacje polityki polskiej zagranicznej z Niemcami, o zgodę na włączenie wolnego miasta Gdańsk do Rzeszy i przeciągnięcie autostrady eksterytorialnej przez Pomorze, ponieważ w takim układzie Polska byłaby formalnie sojusznikiem Niemiec, no ale dysproporcja sił między obydwoma partnerami powodowałaby, że no jasne byłoby to, że to Niemcy by rozdawali karty, ale moim zdaniem no w każdym sojuszu tak jest. Jeżeli i to jest ta moja polemika z panem, to też proszę zwrócić uwagę, że i to jest pytanie zasadnicze, wobec którego sojusznika Polska miałaby mocniejszą pozycję? Czy wobec Niemiec, gdyby z nimi zawarła sojusz powiedzmy w roku 1939, Polska posiadająca możliwości mobilizacyjne 50 dywizji, własne siły zbrojne, własne terytorium, 35 milionów ludności, czy wobec Francji i Wielkiej Brytanii, kiedy Sikorski z gołym tyłkiem, znalazł się na łasce rządu francuskiego, potem brytyjskiego. Ja nawiążę do tego, co Pragier napisał w czasie przeszłym, dokonanym w tych swoich słynnych wspomnieniach, że tak jak Churchill
traktował polskich premierów na uchodźstwie, chodziło tam o Mikołajczyka, to nawet by własnego służącego nie potraktował. Nie, no to znowu przesada, dlatego że de Gaulle'a traktował jeszcze gorzej. A de Gaulle potrafił się jakoś przeciwko temu obronić, chociaż miał w gruncie rzeczy mniej niż ten biedny Sikorski, prawda? No, nie dość, że nie miał żołnierzy, nie miał żadnej konstytucyjnej przecież ciągłości po swojej stronie, no to jeszcze nad nim samym ciążył przecież wyrok prawda, tego no, w gruncie rzeczy legalnego rządu francuskiego, który później przeniósł się do Vichy. Ale ja bym powiedział tak, znaczy tu z kolei polemizując z panem, powiem, że pańskie myślenie w tej chwili nie uwzględnia tego czynnika czasu. No bo oczywiście, na wstępie tak, pozycja Polski, dajmy na to tego 24 sierpnia 1939 roku, kiedy Beck by powiedział ok, odpuszczamy, byłaby dużo lepsza niż Sikorskiego, kiedy dotarł do Paryża i też po perypetiach przecież i ingerencjach francuskich został naczelnym wodzem i premierem. Ale w moim przekonaniu później ta pozycja by się dość szybko pogarszała, myślę o pozycji Polski jako sojusznika III Rzeszy. Po pierwsze, ten taki wydawałoby się najbardziej oczywisty niemiecki postulat, najprostsze żądanie, to znaczy, żeby pozwolić zbudować tę autostradę i linię kolejową przez Pomorze, on w gruncie rzeczy był dla Polski zabójczy jako taki. No bo on oznaczał, że w każdym momencie, w ciągu tam, nie wiem, paru godzin, Niemcy mogą skupić pod Warszawą dowolne siły, tak? Granica przebiegała 120 kilometrów od Warszawy. To jest tylko kwestia sposobu przerzucenia tych sił, bo przecież z Prus Wschodnich też wyszło bardzo potężne uderzenie na Polskę w 1939 roku. Ale nie tak potężne, żeby zmiażdżyć polską obronę natychmiast. Jednak no, Warszawa broniła się dzięki temu dużo dłużej. Poza tym Polska by stawała się też zależna, znaczy traciłaby dość dużą część swojego dochodu, który czerpała z tranzytu niemieckiego przez korytarz. To jest może drugorzędne, no, ale w jakiś sposób niewątpliwie ten korytarz ograniczał niemieckie pole manewru i trochę poprawiał sytuację Polski. Nieznacznie, ale jednak, więc to byłaby ta jedna różnica. Potem, bo zgodzimy się zapewne, że najważniejszym niemieckim żądaniem była kwestia tych konsultacji, prawda? Czyli de facto podporządkowania polskiej polityki Berlinowi. No tak, chodziło krótko o to, bo to wszystko chodziło o to, żeby Polska po prostu w momencie ataku Hitlera na Francję zachowała neutralność, prawda? Tak. Czyli de facto ta klauzula konsultacyjna oznaczała to, że Polska zrywa ostatecznie z Francją i przechodzi do obozu niemieckiego, tak jest. Bo wie pan, to jest interesujące. Czytałem parę wspomnień generałów niemieckich, znaczy trauma I wojny światowej była nieprawdopodobna. Nigdy więcej wojny na dwa fronty. Mm-hmm. To jest taki paradoks. Hitler też był owładnięty tym. Zawsze musimy mieć bezpieczne plecy, prawda? I Hitler musiał mieć jakąś gwarancję ze strony Polski, że Polska w momencie wojny z Francją nie zaatakuje Hitlera, prawda? I to było, o to chodziło de facto. No tak, tylko że znowu to jest perspektywa, przyjmijmy, średniookresowa. Natomiast ta długookresowa, czy nieco dłuższa, no jednak musi uwzględniać niemiecki atak na Związek Radziecki. Bo niewątpliwie, no pan sam najlepiej o tym, no to było, o tym wie. To Mackiewicz, chciałby pan, to było zawarcie paktu z Niemcami, to było ratum, a wojna z Sowietami konsumatum. No tak, dokładnie. I wtedy no, ten rachunek zysków i strat mógłby już wyglądać inaczej, prawda? Ja już nie chcę wchodzić w gdybanie, czy to by pozwoliło zdobyć Moskwę, czy by nie pozwoliło, to jest jakby inny temat, ale niewątpliwie no Polska musiałaby się liczyć z obecnością wojsk niemieckich na swoim terytorium. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Weźmy pod uwagę, że jednak przez Węgry, o których wspomnieliśmy, wojska niemieckie przejeżdżały bardzo długo tylko tranzytem. Były przerzucane, prawda, na te fronty w południowej, południowo-wschodniej Europie, ale okupację Węgier Niemcy rozpoczęli dopiero w 1944 roku, prawda?
I miało to wtedy bardzo tragiczne konsekwencje w postaci zagłady tamtejszych Żydów. Zgoda, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że to nastąpiło dopiero wówczas, kiedy Horthy, widząc, że Trzecia Rzesza się wali, po prostu zaczął potajemnie za pośrednictwem jugosłowiańskich komunistów, w ogóle historia niesamowita. To jest ta historia, wie pan, jak Otto Skorzeny zawinął syna Horthy'ego w ramach operacji Mickey Mouse w dywan i go wywiózł z Budapesztu. Ale mówiąc o... Żeby go szantażować. Tak, ale chodziło oczywiście o to, że wówczas po prostu był koniec wojny i Węgry przeszły do obozu, próbowały przejść do obozu przeciwnego, ale ja powiem panu inny w takim razie przykład. Rumunia, ale to niech pan... której było bardzo dużo wojsk, ostatnie zadanie, bardzo dużo wojsk niemieckich ze względu na bliskość frontu wschodniego, ale przede wszystkim pola te naftowe, strategiczne i tak dalej, a ten Antonescu, jaki był, taki był, prawda, i z potwornych zbrodni dopuścili się Rumunii w Jasach, a potem w całej Transnistrii, prawda? Tak, no do Odessy, oni mieli tą strefę okupaną w Odessie i tam to jakieś jatka była, piekielne zbrodnie, no ale Żydzi rumuńscy jednak w dużej mierze ocaleli. Prawda? Ocaleli Żydzi częściowo, którzy... Tak zwanej Starej Rumunii. Ze Starej Rumunii. Natomiast no, Rumunii wspólnie z Niemcami mordowali na wyprzódki, można powiedzieć, Żydów na terytoriach okupowanych i tych... Przede wszystkim na tych terenach, które należały wcześniej do Rumunii, czyli w Besarabii, gdzie no, działo się z grubsza to samo, co w państwach bałtyckich na przykład. To znaczy, że Żydzi zostali uznani za głównych pomocników bolszewików i bardzo brutalnie potraktowani. No i później na tych terenach okupowanych, które należały do Związku Radzieckiego, jak w Odessie. Ale skoro powiedzieliśmy o tym Horthym i w 1944 roku, no to ja bym powiedział tak, że nawet pozostając na gruncie tej logiki, którą pan proponuje, no to przecież to, co zrobił Horthy wtedy, było absolutnie zrozumiałe. Znaczy, że próbował swoje państwo wyprowadzić z takiego korkociągu, w którym już znajdowała się nazistowska Rzesza. Czyli no właściwie można by powiedzieć, że od przywódców państwa polskiego, gdyby oni weszli w sojusz z Hitlerem, to też byśmy oczekiwali, że oni kiedyś, prawda, się z tego wykręcą. Ale jeszcze są dwa przykłady. Tylko czy by dali radę? Czy by dali radę. Tak, no ale właśnie. Proszę zwrócić uwagę, i to jest interesująca historyczna analogia. Mieliśmy katyczkę w wrześniu 1939, a jesteśmy w 1944, ale to jest pasjonujące, bo wie pan, Horthy mu się nie udało, ale udało się Rumunom wspomnianym, prawda, którzy przeszli pod koniec wojny na drugą stronę. Udało się Włochom, o którym mało kto mówi, mimo tego, że Churchill mówił, że żądamy całkowitej kapitulacji, prawda, bez żadnych warunków, no to Włosi jakoś wyskoczyli z tego hitlerowskiego pociągu, ale przede wszystkim mój ulubiony przykład, Finlandia. No przecież to jest genialny Mannerheim, który bije najpierw się z bolszewikami w wojnie zimowej, potem w wojnie kontynuacyjnej po 1941 roku, a na sam koniec wojny przechodzi na stronę aliantów i zdążyli jeszcze powalczyć Finowie w tej kampanii lapońskiej, tak? Przeciwko Niemcom, ale i to jest clue, co chcę powiedzieć, to jest to, że albo by się udało, tak jak Finom albo Rumunom, albo by się nie udało, tak jak Horthyemu, ale sam pan powiedział, że okupacja Węgier zaczęła się w 1944 roku, a okupacja Polski w 1939. Tak, no i na pewno to jest 6 lat. To miało swoje, to miało swoje niecałe 5, ale miało to swoje konsekwencje, ja tego nie kwestionuję. Natomiast no nie posługiwałbym się tutaj przykładem, czy właściwie kontrprzykładem fińskim, bo on był zupełnie specyficzny, to znaczy Finowie, no po pierwsze jednak jakoś tam z powodzeniem powstrzymywali przez długi czas Armię Czerwoną, czym no, wywalczyli sobie warunki zawieszenia broni korzystne, czy pozwalające im zachować niepodległość. Tak. Tak? To było kluczowe. Po drugie, to oni też do końca nie wiedzieli, jak to się ostatecznie skończy, bo przypomnę, że Stalin jednak utworzył Fińską Republikę Radziecką, która sobie istniała i ona, jeśli dobrze pamiętam, została zlikwidowana dopiero w latach 50. i która była takim, można powiedzieć, zalążkiem ewentualnej sowietyzacji. Tak, w każdej chwili ten pistolet był na biurku odbezpieczony. Tak, tak. A poza tym, i tu trochę przechodząc do
kosztów tej opcji węgierskiej, no to ja jestem głęboko przekonany, że w ówczesnych realiach Polska nie mogła liczyć na taką wspaniałomyślność Związku Radzieckiego jak Finlandia. Nawet gdyby no, broniła się skutecznie, dlatego że Stalin miał wobec Polski niewątpliwie dużo gorsze intencje i był po prostu wobec niej, no, możemy to nazwać uprzedzony, tak? Czyli jednak widzi pan emocjonalny charakter polityki polskiej Stalina, a nie chłodny, pragmatyczny. Wtedy przynajmniej. On to później zmienia zapewne, no bo przecież de facto realizuje tutaj jakąś swoją politykę, która nie skończyła się utworzeniem kolejnej Republiki Radzieckiej i jakąś taką bardzo brutalną, prawda, inkorporacją. Ale myślę, że wtedy, to znaczy w 1939-1940 roku, no to przystąpienie Polski do sojuszu wymierzonego w Zachód, jakoś tam kooperujący ze Związkiem Radzieckim, by tylko ten stereotyp Polski, bardzo negatywny, który lansowała propaganda radziecka, by tylko umocniło. To znaczy, że Polska byłaby przedstawiona no, tak, jak, tak samo jak Hitler, tak? Jak hitlerowskie Niemcy. Panie doktorze, jakoś byśmy to przeżyli, a Katynia i wszystkiego, co przyniosła okupacja sowiecka, już gorzej. I ja chcę teraz powiedzieć, przejść do tego podsumowania tej drugiej części dyskusji, czyli atuty i wady. Czyli wady mogę podsumować jako no, bez wątpienia różny potencjał, który by skutkował wasalizacją. Wasalizacją, czy przejściową, to jest pytanie, czy by się Polsce udało potem z tego po pokonaniu, ale to jest kolejna dyskusja Związku Sowieckiego, albo nie wyplątać. Druga sprawa, możliwość wciągnięcia Polski w jakieś zbrodnie na Żydach, na przykład na terytorium okupowanym, prawda? Natomiast... Albo i na własnych terytoriach. No, ale na własnym to jest inny temat. To mam nadzieję, że otwieramy kolejną wielką debatę, no bo jednak doświadczenia tych państw, to Snyder świetnie... Snyder trójpańską książkę poleca, tak na marginesie, w swoich obu książkach i Czarna Ziemia, i Skrwawione Ziemie, opisuje, to jest jeden z najciekawszych fragmentów tego i też na przykładzie chyba tabelek z tego, co pamiętam, no, że jednak, żeby wymordować Żydów w jakimś kraju, trzeba było ten kraj podbić, czyli najpierw musiała być jakaś walka, albo ten kraj trzeba było zbrojnie zająć, zniszczyć jego struktury państwowe i tych ludzi wymordować i dlatego w krajach podbitych, czyli Polska, państwa bałtyckie i wschodnie terytoria, zachodnie terytoria sowieckie, ten Holokaust się dokonał. No a właśnie sytuacja Żydów w krajach podległych Rzeszy, tak jak Wisi, albo sprzymierzonych, tak jak Rumunia czy Węgry do 1944 była znacznie korzystniejsza dla Żydów niż w okupowanej Polsce, gdzie Niemcy mogli robić wszystko, prawda? Tak, chociaż można dać kontrprzykłady. Kontrprzykładem jest z kolei wariant czeski, protektorat Czech i Moraw, gdzie kiedy przychodzi Heydrich, Żydów natychmiast gettoizuje i z tych mniej więcej 90 tysięcy Żydów, którzy byli na początku okupacji, przeżywa bardzo niewielki odsetek. Zgoda, ale wydaje mi się, że protektorat Czech i Moraw nie może być stawiany na przykładzie sojusznika, tylko raczej właśnie państwa okupowanego, więc to jest raczej przykład potwierdzający moją teorię. Nie, no, to znaczy sojusznikiem są Węgry, Rumunia, Bułgaria, gdzie jeden Żyd, z tego co pamiętam, umiera na zawał serca w trakcie wojny, bo Bułgaria mówi, nie ma mowy. Ale mordują Żydów na terenach okupowanych przez siebie w Jugosławii. Bułgarzy. Tak. No tak, natomiast jeżeli swoim chodzi o... bronią, bo to jest, swoim to jest logika, Finowie to samo. Bo to jest logika państwa, nazwijmy to, narodowego nawet. Państwo, które przetrwało przede wszystkim, wie pan. To jest logika taka państwo, i to mi się wydaje, nie, że jest państwo broni swoich, państwo broni otóż swoich to. Obywateli nie dlatego, że kocha Żydów. Tak, tylko bo są obywatelami. Tak, ale dlatego przede wszystkim, że broni swoich kompetencji.
To znaczy wejście Niemców jakby w tę dziedzinę zawsze oznacza uszczuplenie kompetencji tych władz Wisi, Węgier i tak dalej. Z tego wynikał opór. Nie dlatego, że urzędnicy Wisi jakoś woleli Żydów, prawda, francuskich niż Żydów, którzy przyjechali z Polski. No oni oczywiście woleli ich o tyle, że ci byli bardziej zasymilowani zapewne, ale poza tym to głównie rządziła tutaj ta logika biurokratyczna. Tak, ale dlatego, jeżeli pan pozwoli, to dlatego właśnie ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem wariantu numer dwa, czyli wariantu węgierskiego, czyli jednak zgody na te niemieckie propozycje i przejścia do tego sojuszu z Niemcami. No dlatego właśnie, że to państwo by przetrwało. Byliby ci urzędnicy, o których pan wspomniał, byłaby struktury państwowe i byłoby ktokolwiek, kto mógłby bronić obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich narodowości. O ile by chciał, bo... No ale wszyscy chcieli. Mussolini chciał, Antonescu chciał, Horthy chciał i nagle by Sławoj Składkowski, jaki był, taki był, no ale nie wierzę, nie widzę go w roli kata narodu żydowskiego. No bądźmy poważni, nie sądzę, żeby akurat reżim sanacyjny chciał tego typu rzeczy przeprowadzać. No, nikt tego nie chciał. No, ale jak pan wie, przykład węgierski to pokazuje, reżimy się zmieniały i po Hortym przyszli strzałokrzyżowcy, którzy swoich Żydów zaczęli mordować z wielką przyjemnością, tak bym powiedział. To było strasznie paskudne towarzystwo, ale dopiero w 1944 roku dopadło do władzy, prawda? I to jest ta różnica między Niemcami a Polską, gdzie Polska w pierwsze uderzenie Hitlera zostaje rozbita i wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są zdani na łaskę i niełaskę Hitlera. I dlatego ja uważam, że czy wariant czeski, który był, zgadzam się z panem i to jest chyba psychologicznie niemożliwe, żeby Polacy kapitulowali, ale wariant węgierski był o tyle korzystniejszy i tu przechodzimy do tych atutów, żeby to podsumować, to dla mnie atut jest jeden i zasadniczy. Taki sam jak, nie wiem, ten, dla którego krytykuję, nie wiem, powstanie warszawskie czy decyzję o jego wywołaniu. To znaczy taka sytuacja, pójście na taki sojusz, przeliczenie własnych karabinów, prawda, i karabinów przeciwnika, i prowadzenie bardziej pragmatycznej polityki, a nie takiej sztywnej. O tym zaraz będziemy rozmawiali, o polityce Beka w tej trzeciej części, odsłonie naszej dyskusji, no pozwala zachować, ocalić dużo, dużo kobiet, dzieci, Polaków, Żydów i innych obywateli Rzeczypospolitej przed okupacją niemiecko-sowiecką. Chyba zgodzi się pan, że przy pana całym sceptycyzmie do scenariusza numer dwa, to chyba jest najpoważniejszy atut, prawda? No jest to atut niewątpliwy, ale znowu w tej perspektywie krótkoterminowej, czy też średnioterminowej najwyżej, bo czy to by się udało na dłuższą metę? No nie możemy trochę tak zamknąć tych naszych rozważań, skoro już gdybamy na tym, żebyśmy poszli z Hitlerem na Związek Radziecki, bo takie byłyby konsekwencje. Tak? Musimy też zastanowić się, co by było, gdyby się to nie udało. Gdyby Związek Sowiecki przyszedł na koniec do nas. Tak, tak. No, a wtedy byłoby dużo gorzej niż w 1944-1945 roku. Zgadzam się. Ja uważam w ogóle, że alternatywna historia, wie pan, wymaga przeanalizowania wszystkich dobrych scenariuszy i złych. Oczywiście. Ale nie wiem, czy pan się zgodzi z taką teorią, że załóżmy, żeby ten polski udział w tej kampanii nic nie zmienił i by Sowieci przyszli w 45 triumfujący tutaj, no to mimo wszystko, gdyby ta jatka się rozpoczęła w 45, no to chyba byłaby w swojej skali mniejsza niż pięcioletnia okupacja, najpierw niemiecko-sowiecka, a potem tylko niemiecka. Prawdopodobnie, aczkolwiek do tego bilansu, który pan przedstawia, trzeba by dodać wtedy straty, jakie Polska by poniosła w wyniku wojny ze Związkiem Radzieckim, która toczyłaby się siłami polskimi również. Niemcy nie mieliby żadnych powodów, żeby oszczędzać polską krew, a po drugie toczyłaby się w dużej części na polskim terytorium, zakładając, żeby... Pod sam koniec. No, ale to mogłoby mieć swoje też straszne konsekwencje. Chyba, znowu, bo to jest... Ale to czyni tę dyskusję tak fascynującą, że Polska by tak jak Rumunia skutecznie przeszła w roku 45 roku, czyli trzeba byłoby po prostu dokonać puczu, tak? Tak jak to król, prawda, rumuński dokonał tego puczu, Antonescu został wydany Sowietom w ogóle tak swoją drogą. Co pozwoliło Rumunii wystąupić jeszcze jako członek koalicji antyhitlerowskiej, a w niektórych opracowaniach starszych Rumunii występują jako szósta siła tej koalicji, twierdząc, że wyzwalali Słowację Armią Czerwoną. Że taka jest, na tym polega polityka elastyczna i pragmatyczna, prawda, że tak to można zrobić. Czyli tak, proponuję teraz przejść do wariantu numer 3,
czyli wariant, który rzeczywiście się zrealizował, wariant angielsko-francuski, czyli inaczej Polska odrzuciła sojuszniczą propozycję Hitlera, o której mówiliśmy. No i co? Związała się, najpierw miała oczywiście pakt z Francją, związała się w kwietniu 1939 roku z Wielką Brytanią i to jest, uważam, że no, tutaj zgadzamy się w 100% i to muszę powiedzieć, że to rzeczywiście w tym pańskim artykule jest bardzo mocny punkt, to znaczy były trzy warunki powodzenia tej opcji, prawda? Nazwijmy ją opcją zachodnią czy opcją anglo-francuską. Po pierwsze, żeby Polska mogła wyjść obronną ręką z wojny, po pierwsze, Anglicy i Francuzi musieli się ruszyć nam na ratunek. Dwa, Sowieci nie mogli nas zaatakować, czyli nie wejść do konfliktu. No i trzeci, powiedzmy, też ważny, Rumuni musieliby dotrzymać nam swoich zobowiązań, przepuszczać sprzęt, zaopatrzenie na tak zwane przedmoście rumuńskie itd., itd. No więc trzy warunki i dramat chyba Polski, dramat sytuacji, dramat polityki Beka zawiera się w tym jednym stwierdzeniu, że żaden z tych warunków nie został dotrzymany. Te wszystkie kalkulacje okazały się nieprawdziwe i to jest chyba jakieś takie memento, że ci ludzie założyli, czego nigdy w polityce się nie robi, że wszystko będzie idealnie, prawda? To już o tym mówiliśmy, że wszystko będzie dla nas, będzie nam dopisywało szczęście, a ja przynajmniej tak myślę, że w życiu, ale w polityce tym bardziej, zawsze trzeba się szykować na najgorsze, nie na najlepsze, prawda? No tak, znaczy ja tutaj całkowicie się z panem zgadzam, że tutaj zupełnie te polskie elity zawiodły, jeśli chodzi o no, trzeźwość myślenia o polskiej sytuacji, rozpoznanie tej konfiguracji międzynarodowej. No, ostatecznie od tego państwa utrzymują swoich attaché wojskowych, ambasadorów, nie wiem, wywiady, tak, żeby zbierać informacje, jak zachowają się inne państwa. Tak? Nie tylko, żeby sprawdzać, czy jakiś szpieg tutaj u nas działa na naszą szkodę, ale żeby w takiej chwili mieć no, choćby elementarne rozpoznanie tego, czy nasz sojusznik nam pomoże, a jeśli to jak i kiedy. Bo to kiedy jest tutaj niezwykle ważne. Tak? No, dwa tygodnie mogły Polskę zbawić lub mogły ją absolutnie pogrążyć. Myślę o dwóch tygodniach opóźnienia francusko-brytyjskiej ofensywy. No i rzeczywiście to jest wielka klęska Józefa Beka, że żaden z tych trzech warunków nie został spełniony. Przy czym ja bym powiedział tak, że w tym wszystkim jest jedna mała pozytywna kwestia. Znaczy jeden taki jasny punkt. To znaczy, że jednak Bekowi udało się doprowadzić do tego, że 3 września państwa zachodnie wystąpiły przeciwko III Rzeszy. Kiedy patrzymy na ten rok 38, o którym ja pisałem, no to w ogóle był szczyt marzeń Czechów, tak? Oni by nawet zginęli, gdyby tylko Francuzi i Brytyjczycy im skinęli, że jak wy się zmobilizujecie i postawicie Hitlerowi, to my pójdziemy za wami. To jest oczywiście... Ale to wygląda na to, cytując klasyka i porównując stan Warszawy i Pragi, że lepiej być zdradzonym przez anglosasów niż zbawionym. I to pokazuje przykład Polski i Czech w 1938 roku. Nie uwierzyliby panu, wielu Czechów by panu nie uwierzyło wtedy. Wielu czeskich generałów, którzy, a nawet dzisiaj naszych czeskich kolegów, ja mam takich znajomych, którzy mówią, że było zupełnie na odwrót, że wy zrobiliście dobrze. To jest oczywiście coś, z czym nam się jest z kolei trudno zgodzić. To byłaby ciekawa dyskusja, coś takiego polsko-czeska, która by nawzajem obie strony sobie udowadniały, że zachowały się lepiej. Wy pragmatycznie, a wy z kolei honorowo, ale myślę, że jakby dramat też sytuacji polega na tym, że właściwie nie zadawano sobie takiego pytania, co świetnie pan pokazuje, co się stanie, jeżeli oni się nie ruszą. Jakby to było taki pewnik, prawda, że tego 15 dnia możemy liczyć na to, że nasz front
to jest taki nawet cytat słynny, że korki zaczęły strzelać po 2 tygodniach w polskim sztabie od szampana, to jest oczywiście anegdotą, wyolbrzymieniem, ale rzeczywiście był pewien rodzaj ulgi takiej, no bo doczekaliśmy i teraz ruszą nasi sojusznicy. Oni się nie ruszają i jesteśmy zdumieni, prawda? I ja taki komentarz do jednego zdania z pańskiego tekstu, to znaczy napisał pan, cytuję, chyba to będzie dokładny cytat, że nie można mieć pretensji do polskich przywódców o to, że Anglicy i Francuzi nam nie pomogli. Zgoda. Ale można mieć pretensję, że oni nie przewidzieli, że Anglicy i Francuzi nam nie pomogą, bo przecież wracając do z kolei Władysława Studnickiego, prawda, w tych swoich wszystkich memoriałach, to jest najważniejsza rzecz. To jest najważniejszy punkt. Słuchajcie, Francuzi się zamkną za linią Maginota, będą trzęśli łydkami, Anglicy nie mają wojsk lądowych i po prostu będziemy konać w samotności. Rozedrą nas na strzępy Niemcy i Sowieci, bo Studnicki nie miał wątpliwości, że Sowieci nas zaatakują od tyłu. No i czy wy naprawdę liczycie na to, że zbawi nas Zachód? Tyle razyśmy się na nich zawodzili i teraz... A w tym naszym sztabie... Ale uwaga, tutaj dopuszcza się pan pewnej manipulacji, bo to nie jest tak, że oni mieli prawo wierzyć, że Zachód nas tyle razy zdradził. Oni, myślę tutaj o polskich generałach i politykach, jak zawsze przygotowywali się do ostatniej wojny. Czyli mieli w pamięci I wojnę światową i tę Francję, która no jednak wypełnia honorowo swoje zobowiązania. Wielką Brytanię, która chwilę potem też się angażuje w konflikt w imię swoich strategicznych interesów, ale jednak, i które to państwa walczą no, z wielkim poświęceniem do końca. Oni nie myśleli o tym Zachodzie tak jak my. Studnicki był zapewne wyjątkiem, ale przecież nastroje w Polsce były takie, że jeżeli jesteśmy po stronie Zachodu, to nic nam się nie stanie. Ja zgadzam się z panem, że to jest myślenie zawodne. To znaczy, no, to jest taki trochę rachunek bez gospodarza, tak? Że oni nam zawsze pomogą, ale nie zawsze nam pomagali. Tyle tylko, że oni, myślę tutaj o naszych przywódcach, tego nie wiedzieli. Jeszcze. No tak, ale z drugiej strony, ja i ten Studnicki, o który ja będę wracał, bo to jest taki dobry przykład, on na przykład w jednych swoich tych memoriałach w listach, które pisze do Beka wiosną 1939 roku po przyjęciu gwarancji brytyjskich przez Beka w Londynie, przytacza bardzo interesujące wypowiedzi z debat, które były publiczne. Były w Izbie Gmin, w Izbie Lordów prowadzone wówczas i w ogóle przez brytyjskich mężów stanu. Tam premier występował, Chamberlain przed nimi. I tam było mówione, gdyby wojna wybuchła jutro, nie mamy ani jednego samolotu, który możemy posłać Polakom, prawda? No jest też właśnie ten czynnik siły. No, czym oni mieli nam pomóc? To z kolei Beck, wracając z Londynu pociągiem, nie wiem, czy pan pamięta tą scenę, że Paweł Starzyński, jego sekretarz podchodzi do niego i taki zachwycony, rozpromieniony, no! To teraz wygramy wojnę, Anglicy przyjdą nam na ratunek. A Beck, to chyba już Bruksela była, bo on wracał pociągiem, patrzył tak w szybę i mówi, pomogą, ale czym nam mają pomóc, prawda? Czy taka tam wymiana zdań była między obydwoma panami. Ale oni też wiedzieli, trochę ich znowu usprawiedliwiając, że ten czynnik brytyjski ma znaczenie głównie psychologiczne, ponieważ oczywiście armia francuska była bardzo silna wciąż, prawda? Miała no, wręcz przewagę nad Wehrmachtem, przewagę ilościową, natomiast nie miała przewagi, można powiedzieć, no nie wiem, operacyjnej, tak, myślenia operacyjnego. Tak. Niemcy sobie z nią poradzili w roku 40. Zdumiewający sposób. Sami byli zaskoczeni tym, że tak to poszło, prawda? Tak, ale no to jest trochę tak, jakbyśmy zastanawiali się, dlaczego ktoś mając nowoczesne know-how jest w stanie wyprodukować nowoczesny samochód, który sprawnie jeździ, a ktoś inny mając wszystkie surowce, ale jakąś przestarzałą technologię, produkuje coś, co się rozwala. Tak? Tak. To jest ta różnica. No i to dawało Niemcom przewagę, niestety. I ja się tutaj zgadzam z taką, czy właściwie no, taką stawiam tezę w tym tekście, że najgorzej było być tym pierwszym. To znaczy pierwszy dostawał największy, mówiąc kolokwialnie, łomot, bo na niego spadał ten najgorszy impet niemieckiego uderzenia. Tak, to jest właśnie, jakby ja nawet uważam, ostatnio nawet czytałem kilka książek o genezie II wojny światowej, pisane
pisanie przez brytyjskich historyków, od razu mówię. Między innymi słynna książka Origins of the Second World War Taylora, czy zapomniana kompletnie niesłusznie analiza właśnie brytyjskiej polityki przed dniem do II wojny światowej Simona Newmana, brytyjskiej gwarancji dla Polski. Kapitalna książka. I właściwie wychodzi na to, że cała gra międzynarodowa, jaka się toczyła, to było tak zwane przerzucanie odpowiedzialności, mówiąc fachowo. Kto weźmie Hitlera jako pierwszy, prawda? I wszyscy panicznie bali się, że to my, prawda? Anglicy i Francuzi robili wszystko, żeby skierować Hitlera na zachód, na wschód, przepraszam, ale z kolei, co jest ciekawe, Stalin próbował skierować Hitlera na zachód, bo przecież i przeciwko Polsce i innym krajom, no bo przecież pakt Ribbentrop-Mołotow de facto jednym z jego powodów, oprócz poszerzenia sowieckiej strefy wpływów, był właśnie taki. Więc no niestety, przykro mi to powiedzieć, ale Beck jako jedyny, przynajmniej taki był skutek jego polityki, no przecież nie była intencja, właśnie spowodował, że myśmy wzięli to pierwsze uderzenie na siebie i to jest ta tragedia. Dlatego ja jestem zdania, że ten błąd, który popełnił Beck, był chronologicznie wcześniejszy. Bo jeśli Polska chciała tak naprawdę, chciałaby zastosować taką logikę, jak pan przed chwilą przedstawił, to powinna była zrobić w 1938 roku wszystko, aby Czechosłowację do wojny popchnąć. A Polska zrobiła wszystko, aby popchnąć Czechów do kapitulacji. No, my tego tak nie odbieramy, ale z perspektywy czechosłowackiej polskie stanowisko było czynnikiem, który przesądził o ich kapitulacji. No więc można sobie wyobrazić, że Polska, grając zupełnie cynicznie i uzyskując cesję Zaolzia, co de facto otrzymała w trakcie kryzysu sudeckiego, jeszcze przed wejściem tam wojska polskiego, mogłaby spowodować czechosłowacko-niemiecki konflikt, samemu zajmując wobec tego konfliktu pozycję wyczekującą. Ale wie pan co, a to ciekawe. Ja zapytam pana jedną taką rzecz. A zgadza się pan z tym, co Studnicki powiedział, że gdyby wojna wybuchła w trakcie kryzysu czeskiego w 1938 roku, to Polska by się biła po stronie państw osi? Bo Sowieci by próbowali przyjść na ratunek przez Polskę Czechosłowacji? Ja kiedyś napisałem taki artykuł w tygodniku powszechnym Political Fiction, co by było, gdyby wybuchła ta wojna, i tam postawiłem taką tezę nawet. Czyli pytanie dobrze skierowane. Najwyraźniej. To znaczy, w ogóle powiedzieć trzeba tak. To znaczy, Beck i ówczesny polski ambasador w Pradze, Kazimierz Papé, zapewniali, że gdyby wybuchła wojna, czy miała wybuchnąć wojna niemiecko-czechosłowacka, z udziałem Zachodu jeszcze, to oni byli zdecydowani o tym, aby przestawić tę zwrotnicę polskiej polityki w całkowicie drugą stronę. Papé twierdził później nawet, że miał takie ustne polecenie od Becka, żeby się zameldować u czechosłowackiego prezydenta jako przedstawiciel państwa sojuszniczego. Poważnie? Tak napisał w 60. którymś roku w Londynie. Była jakaś... Ale Beck to samo twierdzi. Ale Beck broni swojej polityki. Obaj bronią. Nie ma na to żadnego dokumentu. No, możemy im uwierzyć. Są dokumenty przeciwne przecież. Są dokumenty nie do końca przeciwne, bo one jakby zakładają, że jednak Czechosłowacja się nie będzie bronić i przyjmie te niemieckie żądania. Natomiast Beck twierdził później, i to jest jakoś zgodne z całą linią jego polityki, więc ja jestem skłonny mu wierzyć, że nie mogliśmy być, według niego, po stronie niemieckiej nawet pośrednio. Więc... No, zaraz, ale ja tu się odwołam do dokumentów, polskie dokumenty dyplomatyczne, gdzie jest po prostu wszystko znakomicie wydawane przez PISM, monumentalne tomy. No jest przecież cała wymiana dokumentów między Polską a Niemcami, wszystkie te relacje. Przecież Polska, kiedy dostępuje rozbicie Czechosłowacji, no to wręcz są rozmowy, czekamy na gwarancję niemiecką, że w razie gdyby Czechosłowacja walczyła albo Sowieci weszli, no to Niemcy staną po naszej stronie. Więc jeżeli, proszę sobie wyobrazić taki scenariusz, Niemcy atakują Czechosłowację, Czechosłowacja się broni, Sowieci idą na ratunek Czechosłowacji, co Polska robi? No broni się przed Sowietami, automatycznie jest w sojuszu z Berlinem. No więc moja teza w tym artykule, o którym wspomniałem, była właśnie taka, że to nie było intencją Becka, że Beck może nawet chciał inaczej, ale to się bardzo łatwo mogło stać. Dlatego, że właśnie wszystko wskazuje na to. Na to z kolei też są różnego rodzaju analizy też anglosaskich historyków, że mobilizacja Armii Czerwonej, która miała miejsce w 1938 roku, ona była tak dziwnie odległa od
tego miejsca, skąd można było przyjść na pomoc Czechosłowacji. Ona była tak, powiedzmy, na wysokości bagien Prypeci, co oznaczało, bo gdyby Sowieci chcieli pójść najszybciej na pomoc Czechosłowacji... Przez Galicję. Przez Rumunię. Bo Rumuni byli się skłonni... Rumuni, po pierwsze, dali do zrozumienia, że przymkną oczy na to, jak przelecą sowieckie samoloty. Sowieci obiecali tych samolotów Czechom 550, przy czym nie podjęli jakichkolwiek technicznych przygotowań do tego. Nie sprawdzono lotnisk, benzyny, oni latali na inne paliwo, Armia Czerwona niż Armia Czechosłowacka. Czyli odsiecz sowiecka dla Pragi skończyłaby się w Warszawie. Odsiecz dla Pragi mogłaby się skończyć może nie w Warszawie, ale na pewno w Wilnie i we Lwowie, przy czym Polska była zupełnie bezbronna, gdyby Armia Czerwona ruszyła w ogóle takim szybkim marszem przez państwa bałtyckie i zagroziła nam od północy. Tak, to ciekawe. Ale wie pan, bo dlaczego ja się uśmiecham? Bo to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, ale we Władysława Studnickiego, tych wszystkich memoriałach i potem jego wspomnieniach, on pisze dokładnie to samo, co pan powiedział. Gdyby wojna wybuchła w 1938 roku, to automatycznie byłby taki ciąg wydarzeń, że walczyłaby Polska po stronie państwa osi. On mówił jako germanofil, szkoda, że nie wybuchła wtedy, prawda? No bo rzeczywiście, ja pamiętam, no nie będę cytował dokładnie, ale taki dokument, kiedy Polacy zastanawiają się, czy wchodzić na to Zolcie, czy nie wchodzić, i właściwie zielone światło, to jest ten moment, kiedy Ribbentrop, tak, w imieniu Hitlera zapewnia, że w wypadku, gdyby polskie wejście na Zolcie doprowadziło do wojny, to jesteśmy po waszej stronie, prawda? I to była mowa i o wojnie z Czechosłowacją, ale i wojnie też z Sowietami. No pasjonująca historia. Ale to jeszcze dodam, bo to trzeba zaznaczyć, że Polska wysyła swoje niesławne ultimatum Czechosłowacji w sprawie Zaolzia. Dopiero to jest prawie 11 godzin po tym, jak Czechosłowacja przyjęła dyktat monachijski. To znaczy oni już wiedzą, że w Warszawie, że Czechosłowacja nie będzie walczyć i zakładają, że oczywiście też najprawdopodobniej nie będzie bronić Zaolzie. Co mogło się potoczyć inaczej. Tak, ale na marginesie Nieczpa zna taką wypowiedź pewnego oficera polskiego wojska, który powiedział, Boże, jak dobrze, że Czesi skapitulowali, bo gdyby nie skapitulowali, to po 5 dniach byliby pod Krakowem ich pancerne wojska. To jest mało prawdopodobne, bo oni mieli tam tylko, powiedzmy, stosunkowo słabe siły, ale i tak wcale ten polski atak nie musiałby się skończyć takim sukcesem, jaki zakładano. Też tak uważam. Czechosłowacja to był trochę taki opancerzony krab, prawda, który miał jednak swoje też, wbrew polskim rozmaitym pod śmichom, chichom, prawda, z wojaków, szwejków, miał swoje bez wątpienia atuty. Nie mogli tego sprawdzić na polu bitwy. Ostatni scenariusz, czwarty. Sowiecki. I chyba krótko, prawda, no bo to się zgodziliśmy, bo nawet zaczęliśmy trochę już rozmawiać przed spotkaniem. Nie ma dużo co mówić, prawda, ale historiografia komunistyczna oczywiście mówiła, że była taka szansa, że Polacy mogli przymierzyć się w 1939 roku z bolszewikami i ze Stalinem, no ale rozumiem, że to byłoby, i zgadzamy się, samobójstwo. Tak, przy czym dodałbym dwa zastrzeżenia. To znaczy pierwsze takie, że skoro pan na przykład rozpatruje pełnoprawnie scenariusz sojuszu z Hitlerem, no to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten scenariusz sowiecki rozpatrywać, tak? No, tylko tu jest mniej do rozpatrywania, jakby to się skończyło od razu, prawda? No właściwie nie wiadomo, czy od razu. Znaczy pewnie skończyłoby się też wasalizacją, tak? Ale jak ona by przebiegała, co by się stało? Może by zajęli tylko wschód Polski, prawda? Tylko, przepraszam bardzo, ja jestem właśnie z tamtych terenów, No ale i tak to zajęli później. Można by powiedzieć, patrząc tak długofalowo, prawda? Polska by straciła wówczas i tak tylko to, co straciła ostatecznie, a poniosłaby znacznie mniejsze straty ludzkie, materiałowe, prawda? A co więcej, pozostałaby po stronie tego obozu alianckiego. No bo wtedy zakładamy oczywiście, że Związek Radziecki by był... Pod warunkiem, żeby Hitler w 1939 tak nie sprał Sowietów, że zostałaby z nich mokra plama, co też jest bardzo możliwe. To prawda, ale ja tutaj powiem, znaczy tak, żeby może postawić kropkę nad i temu, co wobec tego, co już powiedziałem. No to oczywiście zgadzam się z panem co do jednego, znaczy, że to było psychologicznie niemożliwe dla polskich elit. Znaczy, jeżeli przyjmujemy, że
psychologicznie niemożliwe dla rządzących Polską piłsudczyków było zwasalizowanie Polski wobec Niemiec, no to tym bardziej niemożliwe było wpuszczenie Armii Czerwonej, która dojdzie, gdzie będzie chciała właściwie. Jak raz wchodzi, to już raczej nie wychodzi. Nie, no tam, gdzie weszła, to już by nie wyszła, to jest jasne. Wyjaśnijmy tylko może widzom krótko. W 1939 roku toczyły się po prostu negocjacje. Anglicy i Francuzi rozmawiali z Sowietami w Moskwie. No i Sowieci powiedzieli, oczywiście, chętnie, tak, będziemy walczyć przeciwko Hitlerowi, tylko musi Polska pozwolić, żeby dwoma korytarzami przez Wileńszczyznę i Galicję Wschodnią wpompowała, tam została Armia Czerwona. A dlaczego ja uważam jednak, że to jest i na co się Beck nie zgodził i tu miał świętą rację. Dlaczego uważam jednak, to krótko powiem, dlaczego to są dwa, jednak te dwa scenariusze, opcja niemiecka, opcja sowiecka, jednak zupełnie nie przystające do siebie, no po prostu historyczne analogie, prawda? To znaczy wiemy, jaki sposób grę, jak funkcjonowały państwa sojusznicze wobec Niemiec, o których mówiliśmy wcześniej, jaki był ich margines suwerenności, jak mogły grać w tej grze europejskiej, a wiemy, jak kończyło się wkroczenie właśnie Sowietów na terytorium jakiegokolwiek innego państwa. Państwa bałtyckie pokazują, założyli bazy i po 8 miesiącach było po niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii. Ostatnia rzecz, absolutnie ostatnia, polski plan operacyjny, bo o tym też pan mówi, czy też brak jego, polski plan wojny Zachód. Dało się tą wojnę lepiej rozegrać? No to jest taka kwestia, która nurtowała historyków wojskowości, często zresztą uczestników tamtych wydarzeń od właściwie samego początku. I oni twierdzili, że tak. To znaczy, że no, by użyć takiego klasycznego sformułowania pułkownika Porwita, który napisał trzy takie tomy, prawda, o tych polskich działaniach i błędach, no to dało się drożej sprzedać krew żołnierską. Czyli można było tę kampanię lepiej przegrać, ponieść mniejsze straty, ale to wymagało wyzbycia się takiego konwencjonalnego myślenia. To konwencjonalne myślenie, ono przede wszystkim w sferze operacyjnej przejawiało się tym, że Polska ustawiła swoje armie ciasno wzdłuż całej zachodniej, czy północno-zachodniej i zachodniej granicy państwa, przez co one właściwie w trakcie bitwy granicznej pierwszych czterech dni września zostały albo rozbite, albo przynajmniej zmuszone do odwrotu. Armia Pomorza, taki przykład, prawda? Wielkiej katastrofy. Ten odwrót nastąpił następnie w sposób chaotyczny, co też wystawia bardzo złe świadectwo polskiemu dowództwu, no bo to polskie dowództwo właściwie nie stworzyło żadnego sensownego planu odwrotu. Rydz Śmigły miał taką koncepcję, że będzie następował odwrót, takie uchylanie się takiego skrzydła polskiej obrony, przy czym musiał być za wszelką cenę broniony zwornik całego tego manewru w postaci Śląska. Ten Śląsk padł po dwóch dobach, prawda, i wszystko się załamało. Tak. Trzeba było myśleć znacznie bardziej elastycznie, być może też wariantowo. I no, najprostsze rozwiązanie było takie, cofnąć jak najdalej polskie siły na wschód, czyli za linię, Narew i Wisłę, tak, prawda? Za linię Wisły, tylko to jest ta słynna linia Wisły, która rzeczywiście, jak spojrzysz na mapę, to jest, uderza to, nie trzeba być wielkim specjalistą wojskowości. Na północy Prusy, Rzesza, na południu Słowacja i ta Wisła rzeczywiście daje możliwość jakiejś obrony, natomiast jest jeden minus. A co by było, gdyby, trzymając się konwencji naszego spotkania, Hitler zajął Pomorze, Wielkopolskę i Śląski, powiedział, dobra, to wystarczy. Nieznane były intencje Niemców, do kiedy oni chcą się bić, prawda? My dzisiaj wiemy, że chcieli zdobyć Warszawę, ale przecież wcale nie musieli. Mogli się zatrzymać i powiedzieć, okej, okay. A Anglosasi mogli powiedzieć, no skoro Polacy się nie bronią, to właściwie nie ma powodu do wywoływania wojny. Takie ryzyko istniało. Być może tak by się rzeczywiście stało, ale to pozostając na gruncie naszych cynicznych kalkulacji, to byłoby tak cały czas lepsze niż zostać całkowicie rozjechanym przez ten niemiecki walec. Tak? Polska pewnie byłaby w takiej sytuacji wobec tych terenów, jak dzisiaj jest Ukraina wobec Krymu czy Doniecka. Prawda? Znaczy by potwierdziła, że tego nie uznaje, że to są obszary polskie i nie miałaby realnie sił, aby je odzyskać. No oczywiście nikt z nas chyba nie wierzy, że Hitler by się zatrzymał i w ogóle na tym zaprzestał swoją ekspansję w Europie, więc jakieś szanse, żeby coś odzyskać, coś nowego ugrać,
ale też pewnie stracić by były. Pytanie w sojuszu z kim tylko, ale to jest inny temat, bo jest jeszcze tyle niewiadomych w takich sytuacjach, jak zachowaliby się Sowieci. Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkie cztery scenariusze przegadaliśmy, ale na koniec ja jestem pewien, że widzowie by mi nie wybaczyli, gdybym o to nie zapytał. Więc mieliśmy cztery warianty. Czeski, zachowujemy się jak Czesi. Węgrzy, zachowujemy się jak Węgrzy, czyli idziemy na sojusz z Hitlerem. Znaczy pierwszy, kapitulujemy przed Hitlerem, idziemy na sojusz z Hitlerem. Drugi, idziemy na sojusz z Anglikami i Francuzami. Czwarty, idziemy na sojusz z Sowietami. Jest pan Beckiem. Krótka odpowiedź. A, B, C czy D? No ja bym jednak opowiadał się... Ja się długo nad tym zastanawiałem, pisząc tę książkę o Czechosłowacji. I oczywiście rozumiem te wszystkie uwarunkowania, które doprowadziły do kapitulacji, ale jednak znaczy dla mnie to jest psychicznie absolutnie tak. Znaczy to jest coś tak trudnego, jak sobie wyobrażam siebie w roli Benesza, najpierw nie Becka, tylko który musi przyjąć to upokorzenie, że wydaje mi się, że to byłoby dla mnie trudne. Więc pewnie ja bym jednak opowiadał się za tym wariantem sojuszu z państwami zachodnimi, tylko starał się to lepiej rozegrać. To znaczy nie doprowadzić do takiej katastrofy. Przy czym absolutnie po tym co sobie powiedzieliśmy, z pełną świadomością, że każdy z tych wariantów był tragedią. To znaczy czy podporządkowanie się, czy ten opór, za każdym razem to była tragedia. Na tym polegał dramat tego... Dobrego wyjścia, dobrym wyjściem był status quo, prawda? Tak. To, że nic się nie dzieje, ale to było właśnie niemożliwe. Beck trochę chciał to status quo utrzymać, bo ja się upieram, że on nie chciał iść na wojnę, on chciał Hitlera zaszachować tym sojuszem z Anglią i Francją. Nie wyszło i to był fatalny błąd. Wszystkie te scenariusze, oprócz scenariusza sowieckiego, miały swoje atuty i zagrożenia olbrzymie. Historii nie zmienimy, ale dyskutować o niej możemy. Oczywiście. Ja, jak Państwo wiedzą, oczywiście nie będzie to dla Państwa niespodzianką. Gdybym był Beckiem, to bym wybrał wariant B, czyli bym jednak postąpił takie horty, próbował grać pragmatycznie i jednak poszedł na sojusz z Niemcami, wiedząc, że Francja nie pomoże. Dziękuję jeszcze raz. Moim gościem był dr Piotr Majewski. Drodzy Państwo, historia realna. Bardzo Państwa proszę o subskrybowanie kanału, lajkowanie filmów, oglądanie filmów. Dzięki temu będziemy mogli ich nakręcać więcej. I polecam również oczywiście Państwu moją nową książkę Germanofil. Jeszcze raz dziękuję. Piotr Zychowicz, historia realna.